Rozwój i potrzeby człowieka zrodziły rzemiosło i towarzyszące mu zawody. Gdy w otoczeniu ludzi pojawił się udomowiony koń, również on potrzebował odpowiedniej pielęgnacji i obsługi. Ktoś musiał wykonać uprząż do rydwanu, ktoś inny siodło dla jeźdźca. Dzięki koniom rozpoczęły się podróże na większe odległości. Przemieszczano się po różnych drogach i bezdrożach, które powodowały szybkie ścieranie się, a nawet kaleczenie kopyt. A przecież wcześniej stykały się one tylko z miękkim stepem. Końskim szewcem stał się kowal. Wyrób, właściwe dopasowanie i mocowanie podków było czynnością wymagającą wielu fachowych zabiegów. Jednak podkuty koń już nie ścierał kopyt, nie ślizgał się też na skałach czy lodzie. Szyciem i naprawą uprzęży zajął się rymarz. Wygarbowana skóra była elastycznym i mocnym materiałem, który przycięty w pasy i odpowiednio zszyty tworzył dopasowane do budowy konia jarzmo. Nieodłącznym elementem hodowli, a wcześniej łapania koni, były powrozy. Dzikie i silne konie wymagały mocnych wiązań, które wprawną ręką robił powroźnik. Kołodzień zajmował się pojazdami, gdzie szczególną zdolnością był wyrób drewnianych kół. Konie, oprócz jazdy wierzchem, to również siła pociągowa i transport towarów, służba pocztowa czy strażacka. Trawione ogniem domostwa wymagały szybkiej i sprawnej akcji gaśniczej, gdzie pędzony dzwonkiem lub syreną koń nie mógł bać się naturalnych żywiołów, ognia, dymu i tryskającej wody. W naszym gospodarstwie dzieci i młodzież mogą zobaczyć nie tylko końskie, jakże różnorodne rzemiosło, ale i wziąć udział w akcji strażackiej. Hełmy, ogień, węże i sikawka – praktyczna lekcja historii z emocjami, których próżno szukać w wirtualnych grach komputerowych. Praca w kopalniach, napędzanie maszyn przemysłowych i rolniczych – tu też nieocenionym pozostawał koń. Kierat kręci się dosyć łatwo, ale gdy przyjdzie w nim chodzić wiele dni z rzędu... No właśnie, może pozostawicie na chwilę swój codzienny kierat? W pięknie położonym gospodarstwie możecie poznać konie z bogactwem zajęć oraz zawodów z nimi związanych. Niepowtarzalny klimat, przejażdżki i inne atrakcje. Bo po każdej pracy przychodzi czas na relaks, na przykład wyjazd bryczką na dożynki.